To już 13. tygodniówka naszego post-post-apo. Bohater dzienników dalej przemierza bezkresne okopy i błotniste równiny. Drzewa bez liści i gałęzi sporadycznie wybijają się na podziurawionym krajobrazie. Wskazałem im kierunek rozwalonego konteneru z ciuchami. Pewnie dlatego pozwolili mi zatrzymać to, co miałem na sobie. No i dlatego, że byłem ich przynętą. Dziwnie było rozmawiać z innymi ludźmi. Atmosfera była pozytywna po udanej dla nich akcji. Potem, gdy już się z nimi żegnałem, słyszałem ich wspólne modlitwy za tych, co pomścili. Tylko ponure czasy mogą tworzyć tak silne przyjaźnie. Trzymajcie się, złote chłopaki. Niech wiedzie wam się, póki oddychacie. Tak jak mówiłem, ciężki sprzęt przetaczał się przez bagnisko. Wielkie gąsienicowe potwory ryły ziemię. Dwunożne bestie popychały lub ciągnęły co bardziej wkopane ciężarówki. Kolumna przecinała zdobyte okopy. Pewnie będą tworzyć kolejny przyczółek. Siedziałem tak parę godzin, bo oczywiście przejazd był opóźniony, a nie chciałem wpaść w ręce co bardziej gorliwych. Pomyślałem, że to najlepsza szansa na sen i w odgłosach diesli, warkotu, skrzypienia i nawoływania inżynierów zrobiłem sobie drzemkę. Poznałem szperacza. Każe się nazywać Szarym, cokolwiek to dla niego znaczy. Głupia sprawa, bo poznaliśmy się, gdy byłem pod ostrzałem. Gdy przedzierałem się między okopami, zobaczyłem zniszczony wóz opancerzony. Nie wyglądał szczególnie spalony, więc zajrzałem do środka. Okazało się, że jest to punkt orientacyjny dla jakiegoś cholernego działka z kilometr od mojej pozycji, więc nawet nie wiedziałem, skąd do mnie walą. Naprawdę myślałem, że szczeznę tam. Gdy nagle okryła mnie chmura szarego dymu, zobaczyłem, że jest szansa na przedostanie się, gdy działo zaczęło siać po zasłonie. Gdy przeczołgałem się w błocie, napotkałem buty Szarego, tego szperacza, który spytał mnie z pewną satysfakcją w głosie, czy jestem cały. Czasem masz sąsiadów, a nawet ich nie znasz. Tak było z Szarym. Ponoć równolegle ode mnie przechodził tą samą trasę, bo otrzymał tą samą gównianą informację co ja. Mieliśmy przynajmniej na kogo bluzgać przez jakiś czas. Powiedziałem mu, co było ze mną, a on też mi trochę opowiedział, jak na przykład zakopał się w błocie obok okopów, gdy coś na kształt rozdrabniarki z nogami dosłownie mieliło wszystko na swojej drodze. Słyszał krzyki i strzały, jak ci, co tego nie zauważyli, zostali przetworzeni na drzazgi. Za tym czymś podążał oddział w czarnych maskach w kształcie jelenia. Pierwsze słyszę. To, co mówi Szary, zawsze biorę z dozą rozsądku pokrytą uprzejmością. Sam często powstrzymuję się o opowieściach w głębinach piwnicy, gdy prawie zjadła mnie dziwna biomasa. Tym razem wspomniał o sterowni dronów. Według niego ich kamuflaż zmieniał się w zależności od powierzchni, jaką dotykały. Chyba były to technopuchy, skoro czymś takim dysponowały. I to wcale nie były małe drony. Tylko coś, co przynajmniej może zrzucić na głowę parę kilogramów trotylu. Szary jednak zaprzeczył moim przypuszczeniom. Ponoć te wielkie drony działały jak transportowce. Wziąwszy mniejsze drony, uzbrojone w ładunki, zrzucały je w miejsce akcji. Większość pewnie zmyślił, choć jest to zbyt okrutne, by nie było prawdą. Ostatnią opowieścią, która wryła mi się w pamięć, była historia oddziału niezwyciężonych. Tak ponoć siebie nazywali. Napotkał ich, gdy wracali z udanego ataku. Widział żołnierzy idących, czołgających, którzy poruszali się pewni siebie, śmiejąc się i żartując. Ale każdy z nich nie miał kończyny. Wyrwano część ciała, pół głowy roztrzaskane,
a zachowywali się tak, jakby nic im nie było. Wtedy wyjaśnił mi, że zobaczył przy nich zainstalowane kontenery z dziwnym płynem, którego rurki były wbijane kręgosłup i kończyny. Czy to był narkotyk tak silny, czy inna mikroskopijna technologia, która tamowała wszelkie uczucie bólu i strachu, a nawet żołnierz bez połowy swego ciała mógł walczyć dalej, do końca. Podaliśmy sobie ręce, poznaliśmy swoje twarze, bez masek. Wyrzuciliśmy swoje frustracje i wygadaliśmy się, tylko szperacz szperacza może wysłuchać, a powiedzmy, że zrozumieć. Wymieniliśmy się małymi upominkami. On dał mi granat dymny, bym znowu miał jak wyjść z gównianej sytuacji. Ja dałem mu parę nowych butów, tą, którą znalazłem w tamtym kontenerze. Ostatnie radosne kiwnięcia głową i każdy z nas ruszył w swoją stronę. Ja w lewo, on w prawo. Bez żadnego większego powodu po prostu tak staliśmy. Eksplozja. Obejrzałem się i zobaczyłem chmurę pyłu i kawałki błota. Zacząłem biec. Zwolniłem już po chwili. Urwało szaremu nogę. Ciśnienie eksplozji rozerwało mu bębenki w uszach, a rozkruszona maska i jego martwe oczy tylko potwierdzały najgorsze. Przeciągnąłem jego ciało tam, gdzie pożegnaliśmy się i zakopałem w głębokim błocie. Żegnaj jeszcze raz.